Witam. Nazywam się Darek Gumowski. Prowadzę w Domu Kultury w Łapach pracownię malarstwa i rysunku Trzy Kolory. Dzisiaj postaram się przedstawić Państwu podstawy techniki malowania farbami olejnymi. Zapraszam. W tej części poznamy w skrócie podstawowe materiały, jakie będą nam potrzebne. Oczywiście farby olejne. W sprzedaży są gotowe komplety, ale nie musimy od razu zaczynać od największych. Wystarczy kupić pojedyncze tubki. Następnie pędzle różnego rodzaju. Zaczynamy od szczeciniaków, czyli pędzli z włosia świńskiego. Potrzebne nam kilka takich pędzli tego rodzaju oraz z włosia sztucznego mniejsze pędzle, którymi będziemy malować szczegóły. Co dalej? Olej lniany. Będziemy go używać do rozcieńczania farby. Następnie potrzebna będzie terpentyna balsamiczna, którą będziemy używać głównie do mycia pędzli oraz czasami do mycia siebie. Niektórzy też rozcieńczają nią farby olejne. Ja jednak nie polecam, o czym powiem w następnej części. Uwaga, te materiały ogólnie nie są szkodliwe dla zdrowia. Można je używać spokojnie w domu, chyba że ktoś jest uczulony. Następnie potrzebna będzie nam paleta. Paleta to jest taka firmowa paleta, tutaj zrobiona własnoręcznie przez kolegę. Można też wykorzystać na przykład jakiś stary talerz. Na niej za chwilę nałożymy farby i będziemy szukać kolorów. Potrzebne będą też suche, czyste w miarę ściereczki, najlepiej bawełniane, ale bo sztuczne bardzo źle czyszczą pędzle. O tak. Słoiczek, o którym zaraz powiem, co my z nim zrobimy. No i oczywiście najważniejsze to krosno malarskie. Krosno malarskie to jest płótno naciągnięte na taką drewnianą ramę. To jest gotowe, kupione w sklepie. Można też oczywiście samemu montować tego typu blade ram, czyli kupujemy odpowiadające nam listwy i płótno i naciągamy tym sami. Tylko wymaga to jednak troszkę już doświadczenia. Zalecam kupowanie gotowych blade ramów w wymiarze takim, jaki nam potrzebny. Tutaj jest akurat 50x70, taki zgrabny. Przygotowujemy blade ram, wbijając narożniki rozporowe kliny. Tutaj są takie specjalne otwory. Tu jeszcze mamy poprzeczkę dla wzmocnienia blade ramu. Tu też mamy możliwość naciągnięcia blade ramu. Chodzi o to, żeby on był maksymalnie naciągnięty. Starając się nie dotykać płótna, żeby nie... Ogólnie bardzo ważna uwaga, żeby starać się nie dotykać bezpośrednio tego płótna o inne przedmioty, bo po prostu nam się to odkształci. Fajnie, jak mamy sztalugę, ale na początku naszej przygody z malowaniem nie jest ona konieczna. Cóż, to na razie tyle. W następnym odcinku zaczniemy już malować.